Jestem. A bo co? Nie widziałeś gdzie Tomka? Nie widziałem go. Tomek! Tomek! Bij go starszy. Cicho. Fu. Nie podgląda. Nie wolno to nie. Dosyć. Wszystkie karty moje. Tomek wygrał, Stasiek płaczy. Nie zapłacę, bo Tomek podpatrzył kartu. I tak byś przegrał. Dawaj 15 zł. Płacisz czy nie? Chłopaki, uczciwie przegrał? Tak, no ja nie. Słyszysz? Nie mam. Toś ty taki nie ma. Nie ma, to przegrałamy. Dajcie, co wam zrobiłem? Nie podoba ci się? Ale to heca, nie? Dobrze, że mu tak zrobił. Jak przegrał, niech płaci. Zobaczysz, jutro ci te 15 zł przyniesie. A jak nie przyniesie? Mógłbym sobie od Józka kupić taki kawał gumy, a tak to... Zobacz, jak chcesz, mogę ci pożyczyć. Może by to i dobre było. Przestań. Pożyczysz? Dobra, ale jak kupisz gumę, to mi oddasz. Naciągnij trochę. O, ale leci. No już. Stasiek go zaraz przyniesie. Widzieliście? To leciał jak prawdziwy. O, prawdziwy. Prawdziwy to ma motor. Nie gadaj, jak nie wiesz. Szybowce lecą bez motoru. Jak ptak, prawda? Przecież ptak rusza skrzydłami. Jak chce iść w górę, ale fruwać może i bez tego. Widziałaś bociana? Widziałaś, jak fruwa? Szybowiec też tak fruwa. To taki lotnik na szybowcu nie może pójść w górę? Może. A jak? Przecież motoru nie ma i skrzydłami też nie rusza. Głupiaś. Jak natrafi na dobry wiatr, to tak ustawi skrzydła, żeby wiatr go pchał w górę. Kapujesz? Nie, nie kapuję. Tomek! Tomek, chodź tutaj! Co ci się stało? Niech ja cię jeszcze raz w nim zobaczę, to mnie popamiętasz. Słuchaj, Felix, co ci powiem. Jutro Tomek spakuje manatki i koniec z tym wszystkim. Co za nas, to niezdrowo. My z tym chłopakiem sobie nie poradzimy, niech idzie. Co to znaczy, niech idzie? Dokąd? Przecież tak nie można. Jak nie można? Do pracy nie można? A, to pracy. A cóżeś ty myślał, że go na dwór wyrzucę? Do młynarza niech idzie pracować. Bo ja wiem, Anielciu, szkoda chłopaka na parobka. Do młynarza pójdzie pracować i koniec. Nie. Nie pójdę do młynarza. Chodźcie go. Ja dla ciebie, jak dla rodzonego syna, a ty... No Felix, odezwijże się słowem. No, ja muszę do warszawskiego. Zostań. Warszawski dawno poszedł. No, przemówże mu do rozumu. No tak. Słuchaj, Tomek. No, musisz iść do młynarza pracować, no. No bo co? Do żadnego młynarza nie pójdę. A jak nie chcecie mnie dłużej trzymać, to... To co? To pójdziesz sobie w świat, jak w zeszłym roku, a potem za kilka dni wrócisz. Żyj spokój, jak nie... Masz, Felix, szybę wygnij. Toś ty ich tak nauczył. Kamieniami walić w szybę. A czym? No, widzisz? Zamiast pracować, to bawią się jak dzieciaki. Niech cię da. No, czy to nie szkoda drzewa i płótna?
Bombowca se zrobiłeś? Z fartucha. Trzeba w biegu wskakiwać. Ja tylko w biegu. Oj, to niebezpieczne. Może, ale ja tak lubię. Aniu, z kim ty tak ciągle rozmawiasz? Spać ludziom nie dajesz. Zjedz i prześpij się, bo jutro będzie migrena. Tylko obierz, pamiętaj. Proszę. Dałem go w oczko. A co znaczy w oczko? Daje się karty. Ja, ty, ja, ty. Proszę bilety do kontroli. Młody chrom, o, kto ją robi, każdy wie, oho, oho, to my z SP. Jak mój nie wiedział, nie. Co? Co oznacza to SP? No! Nie dlatego lepiej z tym, oho, oho, że dobrze wiem. Thank you.
doktor Tras. No! Gdy swej pracy zliczył czas, to wyszło, że dzień jeden ma. Aha! Półtora dnia. Palił się raz junak z duch. No! Pracuje wciąż za dwóch. O! Bo nie sztuka, to jest śmiech. Ha, ha! Ha, ha! Jak zje za trzech. Szumi, szumi, szumi wiatr. O! Niesie tę piosenkę w świat. O! Niechaj się spodoba tam, oho. Oho, jak tutaj nam, oho. Oho, jak tutaj nam. Jak tutaj nam. No, koledzy, dosyć jest za bardzo. Naród chce spać. I my też. No, odpłyń, kolego, to moje miejsce. Było wolne, każdy ma prawo siedzieć. Po pierwsze, nie każdy, bo to przedział zarezerwowany dla jednak służby w Polsce. A po drugie, chcesz oderwać? No go pytasz, przecież nie powie, że chce. Wyjdź go za frak i oddaj na baga. Pokój. No nie stawiaj się, bo przegrasz. Zabieraj bagaże i skończ rozerwować. No. Tamtego to już zabierę. Ale fajny. O, popatrz, popatrz. Ale majster, no. Czekaj, nikt ci go nie zabierze. O, skrzydełko nadłamane. To głosko. Skąd go masz? Zrobiłem to mamy. Sam zrobiłeś? Nie. Wyście im pomagali. Oddajcie, bo mi go do reszty połamiecie. Ale majster. Bez zrobi. Patrzcie. Słuchaj, czy ty też do szkoły szybowcowej? A co to kogo obchodzi? Bo i my tam jedziemy. Wszyscy, jak widzisz, lotnicy. Posuń się. Jeszcze. Siadaj. Tu się zmieścimy. Skąd jedziesz? Zagaja. A, to ta stacja to teraz była. Jest w samej Warszawie. A ci posiadali tak jak i ty, po drodze. Co to za stacja? No jaka stacja? Skąd ja mogę wiedzieć? No chyba jest jakiś napis, nie? A jest, jest, poczekaj. Dla panów. Zapraszam panów. A co sobie szanowny pan wnioszuje? Czy znajdzie się tu jakieś wolne miejsce, proszę pana? Nie mówiłem, że to stacja dla panów. A jakie ma być miejsce, proszę szanownego pana? Stojące, leżące, wiszące czy siedzące? To nie jest przedział dla panów, proszę pana, tylko dla junaków SP. Zgadza się. Jestem właśnie junakiem. Mam skierowanie na kurs szybowcowy, proszę proszę obywatela. A, no to kolega! Pierwszy raz widzę takiego junaka, panowie koledzy obywatele. No, koledzy, ściśnijcie się. Dla junaka musi być miejsce. Co za głupie żarty. Na wsi się pan chował. Na wsi, albo co? To widać. Co widać? Tam widać. Jakbyś miał stracha. Bo mam. No nie wyglądasz na takiego, co by się dał latania. To nie to. A co? Widzisz, Janek, to jest tak. Uwaga! Co to za spacery? Tu jest lądowisko, a nie deptak. Nie wiedzieliśmy, że tu nie wolno chodzić. Co, przyjechaliście na nowy turnus? Tak jest, do szkoły szybowcowej. No, mało brakowało, a poszlibyście dalej bez głów. No, a teraz chłopcy, do roboty. Kilku na ochotnika, pomóżcie nam załadować szybowiec na wyciąg. No już, szybciej, chodźcie, chłopcy. Szybciej. Podoba ci się, co? Aha. Ale ty mi się nie podobasz. Co ci jest?
Widzisz, Franek, to jest tak. Tomek, pokaż ten twój bombowiec, bo ja mówię, że taki jak ten, a Jurek, że nie. Ale skąd? Podobnie jak szpinak do lokomotywy. Mogę się założyć. No dobra. No i kto wygrał? Zupełnie inny. Skrzydła, kadłub i w ogóle. No chyba. To jest mucha, ja zrobiłem sępa. Pokaż, no. Sam to zrobiłeś? Co to ma być, sęp? Nie, bracie. Skrzydła za duże, a kadłub za mały. Robiłem go według wzoru. Widocznie musiałeś się pomylić. Latać to pan może umie, ale na konstrukcji to pan się mało zna. Może masz i rację. Nie tak ostro. To po co się mączy? Kolego, kto to jest? Inżynier Gulacz, konstruktor szybowcowy. Słyszałeś? Naciągaj, biegiem, puść! Patrzcie, drugi startuje. Koledzy, dosyć tego kina. Idziemy do kancelarii. Czekaj, daj jeszcze popatrzeć. No i co, kolego konstruktorze? Poleciałbyś tak? Poleciałbym. I nie bałbyś się? Ja miałbym się bać? To pan mnie nie zna, panie inżynierze. Poleciałbym, ale... Ale co? Szkoda mówić. Inżynierze! Chodźcie tu do mnie! Idę, komendancie. Panie komendancie, mucha melduje swój przylot docelowy. Wysokość 750 nad startem. Dokładny czas odnotowany? Tak jest. Niech ląduje. Jestem, komendancie. Nadeszły nowo obrabiarki. Zajmijcie się tym. Papiery macie na biurku. Panie, to skandal, panie komendancie. Co się stało, inżynierze? Proszę, niech pan przeczyta. Znowu chcą nam przysłać dodatkową partię uczniów. Powinniśmy się chyba cieszyć, kolego, że młodzież się do nas garnie. Cieszyć się? Pracujecie chyba, kolego. Bo primo, mamy za mało pomieszczeń. To postawimy nowe baraki albo namioty. Sekundo, i tak pracujemy ponad normę. Nie tylko my. Tym samym to już jest norma. Tercio, mamy za mało szybowców do szkolenia, poza tym... Spokojnie, spokojnie, inżynierze. Myślę, że i tu damy sobie radę. Niedługo rozpoczynamy produkcję nowych szybowców według planów kolegi Guracza. Dużo i szybko, jak te domy warszawskie, prawda, inżynierze? Czyżby plany zostały już zatwierdzone? Na razie jeszcze nie, ale mamy pewność, że będą. No, czy ja wiem? Moim skromnym zdaniem pomysły kolegi Guracza są zbyt śmiałe, zbyt nowatorskie. A ostatecznie nie wszystko dobre, co jest nowe. Ale na pewno wszystko złe, co przestarzałe. To nie o to chodzi, komendancie. Po prostu pan Studziński nie ma do mnie zaufania. No bo to jestem i samouk, i inżynier nie z przedwojennym dyplomem. Panie kolego, wypraszam sobie ten ironiczny ton. No dosyć już tego, panowie. Jedźcie już na stację, kolego. A pan inżynierze przecie ma na dole rejestrację nowych uczniów. Dokumenty, szef. Nie mam. Co się stało, zgubiłeś? Chciałem ci to już dawniej powiedzieć, ale jakoś nie wyszło. W ogóle papierów nie miałem. Ani skierowania? Co ty? Nie rozumiem. Widzisz, ja tu na przyczepkę. Bez skierowania, bez niczego. Uciekłem z domu, bo... Kiedy indziej ci powiem? No, uciekłem i już. Coś ty, chłopie. Kogo tam teraz zagrabiają? Tego eleganta. Krawadzigiem. Ryszard Wiśniecki. Tak jest. Syn rejenta z Warszawy. To stój, panie inżynierze. My mieszkamy w Krakowie. Aha. Znam, znam. No. W porządku, młody człowieku, dziękuję. Możecie odejść. Pilot gotów. To niech odsłoni, ale już. Ale się narobił, gorsze. Następnych pięciu. Nie rozumiem. Przyjechałeś sobie tutaj tak bez niczego? Bez skierowania? Co to w ogóle ma znaczyć? Ja chciałem na ochotnika. Na ochotnika. Primo, ochotników tutaj się nie przyjmuje. Sekundo, ochotnik musi mieć też skierowanie. Tercio, i tak mamy już za dużo. A w ogóle, ile ty masz lat? 17. Skończony? Kończę. Kiedy? Za 16 miesięcy. Cóż to?
Żarty sobie stroisz? Następny. Panie inżynierze, chcę się uczyć latania. Był na kursie modelarskim. Wcale ładny modelik zbudował. Pokaż. Daj spokój, Franek. Czekam. Proszę o spokój. Dokumenty. Ile sztuk? 5, 6. 1 albo 2. Czekaj, chłopak. Pani Rogacka, dalej pani kolejkę. Coś pan, przecież to prawie dziecko. Oj, dalej pani tam, dziecko. Jedna wódka mu nie zaszkodzi. I daj pani te precelki. Wiesz, chłopak. Chodź. Dzień dobry, panie inżynierze. Dzień dobry. Ciemne piwko dla pana inżyniera. Tym razem dla odmiany duże, jasne. Co tam pani ma dziś dobrego? Wypij, chłopak. Wypij. Jak to mówią, na frasunek dobry trunek. Zdrowie. No. Zostaw. Wstydźcie się, Miecznikowski. Panie inżynierze, ja właściwie, panie, no... Skąd się tutaj wziąłeś? Czy ty wiesz, że u nas się za takie rzeczy wylatuje? Siadaj. Junak i wódka. Ja nie junak, boście mnie nie przyjęli. Nie rozumiem. Dlaczego? Bo dla ochotników miejsca nie macie, a ja ochotnik. I miałeś skierowanie? Skierowania nie miałem. No to do kogo masz pretensje? Trzeba było załatwić wszystko jak należy i wtedy zgłosić się do nas. To inny mówi. Siadaj. Dokąd chcesz iść? Gdzie mi się spodoba. Świat. Nie do domu? Nie po to uciekałem, że miał teraz wracać. Ktoś ty od rodziców uciekł. Lepiej wracać do domu. Tam wiem to lepiej. A od stryjów uciekłem, bo nie mam rodziców. Dziękuję. Słuchaj, przyjacielu, wróć do domu. Przyjdzie czas, powołają cię do SP i wtedy będziesz znowu tutaj razem z nami. A tymczasem rób dalej te swoje ładne modeliki. Rób, rób. Żeby stryjenka miała co o ziemię rozbijać. To stryjenka pola mala ci w ten czas na skrzydło? No przecież nie ja. Zabieraj się. Idziemy.
Pamiętaj, nie rób głupstw. Jeżeli nie natrafisz na dobre warunki, ląduj od razu. Tak jest. No, Tomek, cała szkoła na ciebie patrzy. Uważaj. Masz tremę? Chyba nie. No przecież nie pierwszy raz lata. Tamto to była szkoła powszechna. Teraz zdaję maturę. Kto tam cię wybiera w podróż? O, obywatel spojda, wątpię, czy da sobie radę. A tyś sobie jakoś dał radę. No też porównanie. Inżynier Studziński jest zdaniem, że... Kremacie. Nie krecz tak, bo... No, spojda, uwaga, startujemy. Trzymaj się, Tomek. Ja im pokażę, jak się lata. Tomek, nie wariuj. I okna nie otwieraj, bo będzie przeciął. Pilot, gotów. Ogon, gotów. Liny, naciągaj. Biegiem. Puść. Tomek, trzymaj się, nie? Dobrze lata, równy chłopak. Szkoda tylko, że leni. Uczyć się nie chce. To wasza wina. Moja? Wybrali was na przewodniczącego koła ZMP? Kto się ma nim zająć, jak nie wy? Zabronić latania. Na przyszłość proszę dokładniej wypełniać moje polecenia. Chciałem robić... Dość! Maszyna do warsztatu. Cóż to za kąt w załogu? Piloci, majstrowaliście maszynę. No nic ważnego, panie majsterze. To tutaj trochę. O, nic ważnego, to zaraz zobaczymy. Mańkowski, patrz, łoza poszła. Ano. Któryś to taki zgrabny? Ja, albo co? Taki hardy. Nie hardy, powiem, jest tylko zdenerwowany. Po co nieletni lata? Nielepszy tramwaj? Bilety ulgowe przysługują? No, on mnie nie leci, tylko tak wygląda. A jeż on ma lat. Ile by mu pan dał? Ile ja bym dał? Ile ja bym mu dał? Ha. 5 lat. 5 lat bym mu dał kryminału za to, że tak maszynę uregulował. No, nie martw się, pilocie. Amnestia. Kryminału nie będzie. Jakoś tam maszynę naprawimy. Oba, wielkie łaski mnie robicie. Takie głupstwo tam bym potrafił podheblować, przykleić i cała robota. Słyszeliście, co mówi? Że potrafi tak heblować jak Kaczyński, tak lepić jak Zieliński i tak toczyć jak Mańkowski. Majster klepka, a głowę daje, że porządnie wbić gwoździa nie potrafi. Daj no młotek. Chodź no, majster klepka. I wy wszyscy, chodźcie, chodźcie. Nie bójcie się, tu nie gryzie. Uważaj. No prędzej ruszajcie się. Uważaj. Tak? Też mi sztuka gwoździe wbijać. No, spróbujmy dać się, Nasiu. Ale majster. Nie udało się, no. Teraz się nie udać. Dajcie, ja spróbuję. Czekaj, ja. No, nie pchać się. Po kolei, Mańkowski. 4 młotki i 3 kilo gwoździ. Sposobem. Sposobem, a nie siłą. Mówcie co chcecie, ale ja wiem swoje. Ten majster mnie zapeszył. Urok na ciebie rzucił, co? Na mnie, na Antka, na Franka, na wszystkich. Gadanie.
Wszystko trzeba umieć. Nie, Antek? Jak mi ta deska poskoczyła, wiecie... Też mi zabawa dla pilotów gwoździe wbijać. Nie wypada, co? Widzieliście go, laluś z krawacikiem. Tylko nie laluś z krawacikiem. A przepraszam, laluś bez krawacika. A co to? Co się stało? Co za maskarada? Nic. Przyszliśmy się pożegnać. Co się stało? A co, że się zbroili? Nie nadajemy się na lotników. Dzisiaj jak latałem, to nie wiem, to jakoś mi się niedobrze zrobiło, że od razu musiałem lądować. A temu ciężko nauka idzie. Co już po wszystkim? Już nie junacy? Junacy, bo kierują nas do innego działu SP. Ale przecież to już co innego. Bo ja od dziecka tylko latać. A jak się tu dostałem, to... No wiecie. Już jakoś jakiś paprok oko mi wleciał. Cóż za tragedia, przecież nie każdy musi być pilot. No, serwus, bo się spóźnimy na pociąg. Cześć. Do widzenia. Jesteście dobre chłopaki. Czołem. Czołem. Odprowadzę was do bramy. Słyszałeś, Tomek? Boję się, żeby i ciebie nie wylali. No wiesz, mnie się w głowie nie kręci, jak latam. To wiem, ale ty, bracie, za mało pracujesz na sobie. Już ty się o mnie nie bój. Dam sobie radę. No, żeby tylko nie było tak, jak z tym gwoździem. P, X, ślicznie. Równa się, ślicznie. No? No czemu się równa nasz śliczny wzór? Zaraz ja napiszę. P, Z, D, pomnożone przez U, plus R plus A. Bzdura. Od czemu się równa nasz doskonały wzór? Bzdura do kwadratu. Co dalej? Proszę na miejsce. Może ja napiszę, panie inżynierze. Dziękuję, nie trzeba. Wiem, że junak Wichniewski doskonale zna przedmiot. A my tutaj dostaliśmy się wskutek wielkiego nieporozumienia. Primo zabieramy wykładowcom drogocenny czas. Sekundo dajemy zły przykład. Tercio niepotrzebnie zajmujemy miejsce. Primo, postępujemy nieładnie, junaku Wichniewski. Sekundo, powinniśmy się wstydzić, junaku Wichniewski. Tercio, jesteśmy świnią, junaku Wichniewski. Bardzo przepraszam. Za co? Ja się nie obraziłem. Ryszard nie jest w porządku, to wiadomo. Ale inna sprawa, że Tomka mogą w końcu stąd wylać. To ciebie to obchodzi, nie twoja rzecz. No, Tomek, weź się za siebie. Ja ci dobrze radzę. Nie zawracaj mi głowy. A ty masz u mnie krechę. Co cię tak boli, że więcej od ciebie umiem? No, patrzcie, jaki ważny, że więcej umiem. Właśnie. A nie mógłby to innym kolegom pomóc, jak widzi, że mniej umieją? Zawsze tylko... Panie inżynierze, może ja napiszę? Co ja mam komu pomagać? Dajcie mi spokój. Nie pomagaj, damy sobie sami radę. A wiadomości zachowaj dla siebie. Przecież to twoja prywatna własność. A może by tak koledzy zmienili temat? Nie, koledzy, szkoda czasu. My Tomka spoili i tak nie naprawimy. Arogan, awanturnik, nieposłuszny. Pamiętacie ten jego lot, jak płozę złamał? A teraz te guziki. I jeszcze inne sprawki. Żeby się przynajmniej dobrze uczył. Ale i to nie. Ja tam nie bawiłbym się w żadne ceregiele. No więc jak uważacie, co z nim zrobić? Machnąć ręką i... Tak, to trudna sprawa. Trudna. Ale załatwić ją musimy. Na to jest ZMP... Na to wybrano nas do zarządu koła. A ja wcale nie uważam, żeby Tomek był najgorszy, jedyny, co się źle uczy. Jeszcze są inni. Słaba pociecha. Tym gorzej dla nas. A zdawało nam się, że pracujemy, że wszystko w porządku, bo
bo zorganizowaliśmy i sekcję dramatyczną, i sportową, i zabawową. O właśnie, ja bym to wszystko skasował, bo szkoda na to czasu. Jesteśmy tu po to, żeby się uczyć. Nie, nie. Jeżeli wszystko dobrze zorganizujecie, to znajdzie się czas na naukę i na zabawę i nawet na to, żeby specjalnie zająć się Tomkiem Spojdą. On najbardziej potrzebuje naszej opieki. Pomyślcie o tym. Wszyscy razem, tylko razem, bo nie zrobisz. No, no Maniu, znów śpiewasz, jakby ci słoń na ucho nadepnął, no. Pół tonu niżej i z sercem, no. Jeszcze raz. Wszyscy razem, tylko razem, Jurek, bo... Troszeczkę ciszej, bo tutaj się uczą, tam też tak ciszej, dobrze? Dobra. Dobra. Fajno. Tylko razem, bo nie zrobisz. No redaktorki, jak stoimy? Będzie na jutro gazetka? Będzie. Kończymy za tygodnie. No, wspaniale. No jak stoimy, Antoś? 13,7 dla mnie. Już zaraz wyrównam. O, później dokończymy. No jak? Zorganizowaliście to dobrze? Mucha nie siądzie, panie inżynierze. Wrócą się. Już prawie piąty dzień. Bez przerwy. Na trzy zmiany, jak w jakiejś fabryce. A Spojda, mieliście z nim kłopoty? Jeszcze mamy. Twardy, uparty, ale jakoś go łamiemy. O, a tam pracuje nasz centralny kolektyw welferski. Zaraz tam zajmę. Pokażcie to, proszę. Teraz jest już dla was jasne, że suma wszystkich kątów w trójkącie równa się 2D, czyli 180 stopni. Narysujemy sobie teraz trójkąt prostokątny. Proszę, wszyscy rysują. Wszyscy narysowali? Dobrze. Przyjrzyjmy się uważnie temu trójkątowi. Jeden kąt jest nam doskonale znany. Kąt prosty. Wiemy, że ma 90 stopni, co oznaczamy literą D. Wobec tego dwa pozostałe kąty mają 180 stopni, minus 90, to znaczy 90 stopni. Jeżeli będziemy więc wiedzieli, że w trójkącie prostokątnym jeden kąt ma 25 stopni, to wiemy bez trudu, że drugi kąt ma 65 stopni. Gdzie Spojdy? Właśnie. Znowu się gdzieś urwał. 30 złotych w banku. Możecie bić, ile wam się podoba. Przykładasz. O, prędzej, nie marudź. Możecie we dwóch stawiać. Czołem, chłopcy. Siedźcie, proszę, nie przeszkadzajcie sobie. Co tam masz? Graj na cały bank. Co, boisz się ryzykować? Ja zagram. Posuń się. Bank. Karta. No, karta. Dobrze, sam wezmę. Patrz, czy stoję. Teraz ty. Co tam masz? No. Raz. Drugi. Dwa asy. Wygrałeś? Ja mam tylko 20. Masz tu 30 złotych. Proszę. Nie, nie chcę. No to za te regiele bierz. A teraz ja potrzymam bank. 10 złotych banku. Do kogo karta? No? No co jest? Mumie czy co? Aha, rozumiem. Boicie się, że was wydam? No skąd? No przecież byłem to tak jak wy. Pan dla hecy, a my naprawdę. Panu nic nie zrobią, a nas wyleją. Nie, nie. Gdyby was wydali, to ja bym musiał stąd wyjść. A dlaczego pan? Pamiętasz, Tomek, jak ciebie z tej restauracji wyciągnąłem i tu przyprowadziłem? Nie
bardzo cię chcieli. To za mało umie, a nie da rady. Ale ja ręczę nam za ciebie, że jesteś zdolny, że masz ambicje, że innych przegonisz. A wiesz, no i dlatego tak byłem za tobą? Dlaczego w ciebie wierzyłem? Bo sam byłem takim chłopakiem jak ty. Pan też ze wsi? Ze wsi. Teraz rozumiesz, dlaczego nie chciałbym, żeby się te karty wydały? Nic się nie wyda. Ja pójdę sobie stąd, jak przyszedłem. Trudno. I co? Wrócisz na wieś i będziesz innych uczył grać. A to, o czym marzyłeś? Latanie, szybowce, to już koniec. Nie, to już wolę, żebyś ty dostał. A musisz grać? Graj. Jesteś zdolny. Słyszałem, że się pilnie uczysz na tych kompletach świetlicowych. No to tobie jakoś to pójdzie, nawet jeżeli będziesz grał. Tylko widzisz, ich zostaw. Bo oni nie dadzą już sobie rady, tak jak ty mniej umieją. Muszą się więcej uczyć, więc niech się uczą. A co do kart, nie martw się. Ja będę z tobą grał. Więcej mam od nich pieniędzy do przegrania, no bo zarabiam. A oni co? Przegrają wszystko, co im rodzice przysłali i stracisz partnerów. Co? 10 złotych banku. Do ciebie karta. Widzę, że na dzisiaj nic z naszego grania. Ale to nic. Jutro, pojutrze spotkamy się tu znowu i zagramy. Tylko pamiętaj, Tomek. Ty i ja. Dobranoc, chłopcy. Halość! Rozkaz dzienny numer 30. Spocznij! Juracy służby Polsce, w dniu dzisiejszym zakończył się kurs waszego szkolenia. Wrócicie do domu z nabytą tu wiedzą, a za rok znowu przyjedziecie na następny wyższy kurs szkolenia. Jako komendant szkoły stwierdzam z zadowoleniem, że niektórzy uczniowie dzięki swej pilności i zdolnościom osiągnęli nadspodziewanie dobre wyniki. Nagrodę za to będą mogli zostać tutaj i od razu przejść na wyższy kurs szkolenia wyczynowego. Nazwiska wyróżnionych. Antoni Bielecki, wystąp. Henryk Grzelak. Jan Gruda. Jerzy Zaręba. Franciszek Mazur. Ryszard Wichniewski. Stanisław Urbaniak. Oraz Wincenty Żegota. Weź! Podpisano komendant szkoły Władysław Woźniak. Spocznij. Moim zdaniem nie ma się czego martwić. Wrócimy na przyszły rok i znowu będziemy latać. Ty byś chciał wszystko od razu. Co teraz w domu będę robić? Przejdzie czas i wszystko się ułoży. Zobaczysz. Tamciu, co tobie? Czemu nie jesz? Nie będę jadł. Cóż to za ceregiele? Siadaj do stołu i jedz. No już mu nie smakuje nasze jedzenie. Smakuje, ale nie jestem głodny dzisiaj. Aha, dzisiaj. Tak było i wczoraj, i przedwczoraj, i od samego przyjazdu. Siadaj do stołu i jedz. Zamknij tę książkę, dosyć tego pisania. Tylko, że już pewnie zimna jak lód. Feliks, przynieś trochę drzewa, odgrzeje, będzie smaczniejsza. Ja przyniosę drzewa. Widziałeś, Feliks? Ano, widziałem. Jakiś robak go gryzie, to widać. No tak, ale jaki grzeczny. Jaki ochotny do pracy. Tomek! Co powiecie? Miałeś przyjść, Tomek. Czasu nie mam. A co robisz? Nie widzisz? Jabłka zrywam. Właśnie, Tomek. Takie jabłko jak dymie. Gdzie? U ogrodnika. Pójdziemy? Daj mi tylko, który spróbuje. To dam mu taką szkołę, że mnie popamięta. Wasze jabłka? Tomek, patrzcie, Tomek! Tomek, serwus! Patrz, to dopiero spotkanie, chłopie! Skąd cię tu wziąłeś? Mieszkam. Chodź, odwiozę cię. Puszczajcie, przynajmniej nie zmokniesz.
Co to za wóz? Ty go prowadzi? A ja? Przydzielili mnie na kurs samochodowy SP i widzisz, wiozę kabel telefoniczny z naszej fabryki do składnicy. A ty co? Skończyłeś kurs? A nasza wiara, Antek, Józek, Franek. Zostali na wyższym kursie. Co ty mówisz? No siadaj, odjazd. Ale będzie pompat, tylko patrzeć. Ty! Co się tam dzieje? Gdzie? Co on wyprawia? Zwariował czy to? Rozwali maszynę! Janek, co jest? Sam nie wiem. Ślepa kiszka. Już to kiedyś miałem. Trzeba natychmiast do lekarza. Co tu się stało? Katastrofa, ranny? Zasłab w powietrzu, ślepakiska. No to trzeba go natychmiast do szpitala. Właśnie go odwiozę. Tą ciężarówką dajcie spokój, to potrwanie wymile. Ja go podwiozę szybciej. Tomek, tylko pilnij maszyny. Możesz być spokojny. Ogon trzymali. Wichura idzie. A co dopiero, Stefanten? A tak. I co, Stefanten? Może by go gdzie zaciągnąć? Ale skąd? Skrzydła połamiesz. Co tu robić? Żeby mógł pójść w górę, to by jakoś uciekł przed burzą. Zygmunt, czekaj. Mówiłeś, że masz kabel telefoniczny na wozie. Tak mówiłeś. Mam, no to co? Chcesz telefonować? Nie wygłupiaj się. Dawaj prędzej ten kabel. Komar 734. Słyszysz mnie? Halo, Komar 734. Przechodzę na nasłuch. Nadawaj dalej, nadawaj. Halo, Komar 734. Komar... Halo, tu Komar. Halo, tu Komar. Słyszę was bardzo słabo. No? Słychać jakieś sygnały bardzo słabo. Silne wyładowania atmosferyczne. A czy on nas słyszy? Sądzę, że tak. Nadawać w dalszym ciągu wezwanie do powrotu Komara. Halo, Komar 734. Komar 734.
żołnierze, odebrałem meldunek z Janowa. Widziano tam jakiś szybowiec. Leciał w kierunku południowo-wschodnim. Znaków z powodu deszczu nie rozpoznano. Jeżeli to jest nasz komar, to będzie w ciągu godziny. Oświetlić lądowisko do nocnego lądowania. Tak jest. Zameldować komendantowi. Wylądował. Jak stary, wyświadczony pilot. O, Janek Kruda, to dzielny chłopak. Panie komendancie, telefonogram miejsca Batelski w Zagaja. Bardzo pilny. Cóż tam takiego? Wejdzie światło. Tomek, a to co? Skąd ty się tutaj znalazł? Czekajcie. Później wam powiem. Gdzie komendant? Co za historia? To nie Janek Kruda wylądował w tej chwili. To Spojda. Pan no, to Tomek wylądował. Tomek Spojda? Spojda? To niemożliwe. Przeczytajcie. Jak tylko usłyszałem przez radio, że trzeba wracać, to obywatelu komendancie melduje, że chciałam ratować maszynę i... Dobrze, dobrze. Wiem o wszystkim. Ja bym prosił, czy mógłbym zostać, bo ja jutro rano wrócę do domu. Zostaniesz tutaj, junaku Spojda. Czego się wygłupiasz? Wygłupiasz? To przecież fanfara dla naszego bohatera przestworzy. Na cześć junaka Tomasza Spojdy! Trzykrotne! Hurra! 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 Patrzcie, zawstydzony jak panienka. Albo ważny. Na prawo. Po tym, co zrobił. W każdym razie, Tomek, ja ci oddaję moją palmę pierwszeństwa. No, no, ty byś go chętniej tą palmą po głowie. Przynieś z warsztatu gałgan, mydło, wodę i do roboty. Święto skończyło się. O, jaki ostry. Co wy? Chcecie, żeby mu się znowuż w głowie przewróciło? Mało z nim było kłopotu. A, majster Klepka, jak się ma? Moi kości. 4 młotki i 5 kilo gwoździ dla Tomka. Junak Spojda, pozwól do mnie. Ale dał nam radę. Ma charakter. Będę z niego ludzie. A czy rozumiesz, jak bardzo ryzykowałeś? Było tak, że myślałam, że koniec ze mną i z maszyną. Leciałam na ślepo. Całkiem straciłem głowę. Właśnie. O to chodzi, żeby nigdy nie tracić głowy. Nigdy nie liczyć na żadne szczęście. Tylko na to, co się umie. Rozumiesz? Rozumiem. A żeby coś umieć, trzeba się uczyć. Ja wiem. To tak jak z tym wbijaniem gwoździ. Ja nie mogę ci, co ty gadasz. No, z tym palcem, przypominam sobie, opowiada mi majster Stypula. No, możesz odejść. I jeszcze jedno. Jak junak będzie gotów, chciałbym, żebyś ty pierwszy poleciał na nim. Ja? Ja, panie inżynierze? Stawiam na ciebie. Bardzo mi na tym zależy. Nocy, albo wśród mgły czy w chmurach. Lotnik oczywiście nie widzi horyzontu i traci orientację tak dalece, że nie wyczuwa, czy leci w dół, czy w górę, czy leży na skrzydle. Może nawet leżeć głową w dół, na plecach, w odwróconym aparacie, a będzie myślał, że leci normalnie. Jest wtedy o krok od katastrofy. 5 junaków do maszyny. W takich wypadkach ślepego pilotażu lotnikowi przychodzą z pomocą specjalne przyrządy. Żeby krętą ciało. Należy włączyć baterynkę. Załącz. Porządku. Teraz zobaczymy, jak to działa. Proszę przechylić maszynę na lewe skrzydło. W tym samym kierunku poszła strzałka na przyrządzie. I teraz pilot wie, że aparat przechylił się w lewo. Ale skąd, panie inżynierze? Z
Strzałka poszła w prawo. Jak to w prawo? Powinna wychylić się w lewo, jak maszyna. Co to się dzieje? No tak, bateryjka jest źle załączona. Powinno być minus na minus i plus na plus, a nie odwrotnie. O, teraz jest prawidłowo. Ładnie byś wyglądał, gdybyś był teraz w chmurach albo we mgle. Murowana kraksa. Na pewno. No bo leżysz na lewym skrzydle, a przyrząd wskazuje, że na prawym. Więc ty maszynę w lewo, mocniej, w lewo, mocniej, mocniej, w lewo, a nie w prawo. I wiecie, czym to grozi? Przybawiec może się rozlecieć w powietrzu. Ale taki dobry pilot, panie inżynierze, taki as, dałby sobie chyba radę. As? W tym wypadku ani as nie da rady. Ani nawet dwa asy. Przedłużyłem już wykład o całe 5 minut. Czołem, panu. Panie inżynierze, pan obiecał nam pokazać model swojego szybowca. No tak, ale już późno. Za pół minuty. Panie inżynierze. No dobrze, kto przenieś idzie ze mną. Szybko. Ja się będę zapchał. Widziałem zresztą ten model. Taki sam jak inny. Czołem, chłop. Co to? Gdzie są wszyscy? Poszli z inżynierem Guraczem obejrzeć jego model. Bardzo mi przyjemnie, chłopcy, że tak interesujecie się moją pracą. No ale na dzisiaj już dość. Późno jest. Idźcie na wykład. Już, już, już. To nie jest w porządku, panie kolego. O co wam chodzi? No jakże. Wchodzę do sali na wykład, pusto. I gdzie są wszyscy? Kolega Guracz ma dla nich swój prywatny wykład. Prywatny wykład? To jakieś nieporozumienie. Objaśniłem im konstrukcję, bo byli ciekawi. Tym gorzej, panie kolego. Tym gorzej. Bo primopański model nie jest jeszcze na razie zatwierdzony i nie wiem, czy... Sekund... Inżynierze. Latam za panem śmiechu. Ośmieca tylko. No może za chwilę, jestem teraz trochę zajęty. Nie, ale list. Inżynierze, list z ministerstwa. No, dawajcie. Zatwierdzone moje plany. Patrzcie, tytuła. Zatwierdzone. Zatwierdzone. Inżynierze kochany, czułem. Ja to od razu czułem. Trzeba ludzi zawiadomić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ogromnie się cieszę, że ten mój szybowiec przestał być wreszcie moim. Moją prywatną własnością i stał się waszą wspólną własnością. A wiecie, że niedługo namyślałem się nad tym, jak nazwać ten wasz nowy szybowiec. Nazwałem go Junak. Junacy! Wszyscy cieszymy się i dumni jesteśmy z naszego nowego szybowca. Nie dlatego, żeby miał jakieś rewelacyjne udoskonalenia, ale po prostu dlatego, że będziemy go mogli produkować masowo. A to jest dla nas najważniejsze. Bo pięknej sztuki latania uczą się dzisiaj nie synowie bogatych rodzin, jak to dawniej bywało, ale szerokie masy młodzieży. I to musicie zrozumieć. Uczycie się latać, żeby zbliżać miasta do miasta. Wsie do wsi, kraje do krajów. Nie żeby nieść ludziom wojnę i zagładę, ale pokój. Na zakończenie dobra nowina. Pierwsza seria naszych nowych szybowców będzie mogła już latać w tegorocznych zawodach. To przyrzekła nam zrobić naloga naszych warsztatów. Ja tam, żebym umiał mówić, to bym powiedział i dużo, i ładnie. Ale myślę, że ja bardzo dużo powiem,
jeżeli powiem tylko to. Zrobimy, panie komendancie. Osiem, dwa, stoi. Dobra. To można starinkę robić. Nie można, tylko trzeba, panie Mańko. No dobra, to od jutra. Nie od jutra, tylko od wczoraj. Dobra. Mają rację. No. Tu trzeba rzeczywiście zwiększyć kąt wychylenia statecznika. Zaraz sprawdzę obliczenie. Panie inżynierze, czy jesteście mordercą własnego zdrowia? 12 godzina. Prawda. A no. Rzeczywiście, macie. My też zaraz robimy fajera. Dobranoc. 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 Rany. Co ty tu o tej porze? Szukam Tomka swojego. Wszyscy już dawno śpią, a jego jeszcze nie ma. Nie ma go? Jestem szczęśliwy jak jeszcze nigdy. Uczę się bardzo dużo, bo chcę być tym pierwszym, który wsiądzie na Junaka. Junak wyjdzie z warsztatu za miesiąc. Pierwszy będzie go oblatywał inżynier Góracz. Będzie to dla nas wielkie święto. Wszystko klapuje. O inżyniera jak tam, w porządku? Zakładaj. Podciągnąć liny! Uwaga, startujemy! Pilot! Gotów! Ogon! Hop. Liny! Zaciągaj! Biegiem! Odpowiadaj, Góracz sam wie. Leci, co? A może nie polecisz? Na pewno będziesz w pierwszej kolejce. Popatrz, popatrz. No jak tam, Ryszard? Spodobał ci się nareszcie nasz Góracz? Co? A, tak. A czy ja kiedyś coś mówię? Patrzcie, chłopaki!
widzicie, to moja sklejka tak wysoko fruwa. A moje spawanie to co? Na ziemi zostało. A moje żeberka to nic? Wiecie, tak się teraz czuję, jak stary bocian, który pierwszy raz młode z gniazda wypuścił. To jak to z tybuła, ale na bociana to mi już nie wyglądacie. No i cóż, inżynierze, Burac pokazał, że coś umie. Nie uważa pan? No, owszem, nie powiem. Niech pan raczej powie. Chętnie wysłuchamy najostrzejszej krytyki. Słucham? Ach tak. Otóż moim zdaniem brak ekwiwalencji stateczności spiralnej, bo... Mi się, że latałem na tym nowym Juraku. Co ty powiesz? Czekaj no. No? Miecie, ale świetna maszyna. Akrobację robiłem, beczkę, korkociąg. Nie wierzę ci. Masz świadków? Wszyscy byli i widzieli. Góracz, komendant. Tomek widział, razem latałem. Co ty... Co to jest dzisiaj z wami? Co to się dzieje? Wstawaj! Tomek, już wstawaj. Słyszysz? Wstawaj. No już, już, już. Ojej, ale mi się ładnie dzisiaj śniło. Wiem, wiem. Latałeś na Junaku. Tak. Skąd wiesz? Skąd? Jurek mi mówił. No, ruszać się, chłopcy. Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę. Racja, zapomniałem, że dziś niedziela. Co jest, co wyprawiasz? Moja głowa to posadzka. Ej, jak posadzka, to kiepska, bo klepki brakuje. Bardzo przepraszam. Znowu przepraszasz? Ja się nie obraziłem. A ty co, jeszcze śpisz? Już wstawaj, ty leniu, ty. No, spokój, chłopcy. Brać się za porządki, bo za pół godziny odjazd. Co się stało? Koledzy, źle jedziecie! Tam są Golkowice! A co w Golkowicach? Alarm! Całe zboże w polu! Za chwilę też zboże luną! No i co, koledzy? My chcemy do Golkowic! Do Golkowic! Do Golkowic! Kazu! Przyjaciele, mówię szczerze, taką pewność w sobie mam, że jak dużo nas się zbierze, to się wszystko musi udać nam. Dziś na skałach rosną kwiaty, płyną rzeki, gdzie był wiatr. Sam zbudujesz rok pół chaty, ale znamy tydzień cały pan. Wszyscy razem, tylko razem, bo nie zrobisz nic tam. I dlatego... Ach! Mógłby kolega uważać. Przepraszam, nie widziałem. Wszystko jedno, to było bardzo...
O, my się znamy. Pasażer na gapetę raz Juna. Kaniu, owiszy je. A teraz Junaczka? Ja już się przeciągów nie boję. A ja już nie jeżdżę na gapę. Przedstawmy koleżankę. Koleżanka pozwoli. Ryszard Wichniewski, pilot szybowcowy. Czy mogę państwu towarzyszyć? Kaniu! Przepraszam. Nie przypuszczałem, że masz taki gust. Niczego sobie nie wiasz. No, chłopcy, tempo, bo zaraz lunie. Dużo pracuję, opiekuję mi się chorymi w okolicy. Dziękuję. Haniu, tylko obierz jabłko. Nie, już jem ze skórką. Ale dobrześ mi przypomniał. I scyzoryk pamiętasz? Możesz go sobie zatrzymać. Dziękuję, bardzo mi się przydaje. Ale w takim razie zapraszam ciebie na kajaki. Przyszłą niedzielę, dobrze? Świetnie. Tylko pamiętaj bez kawałów. Niedzielę przy kajakach. Nie zapomnisz. Ja? Mur beton, będę punktualnie o 4:00. Uwaga, chłopcy! Spokój! Już podeszli. Samochody czekają. Jedziemy, kurczę! Ale tutaj źle. Więcej w lewo. Bo nie tak dużo. O, teraz może przywiązać. Tak, teraz się będzie dobrze trzymał. No Tomek, jak to idzie? Ojej. Guzik mi się udał. No nic, głupstwo. Antek ma igłę i nicie to sobie przyszyjesz. Franek, mam do ciebie prośbę. No. Czy mógłbyś mnie już zwolnić? Bo umówiłem się na kajaki. Na kajaki się umówiłeś? No dobrze, możesz iść. My dziękuję. Tak zaraz... A przypomnij koleżankom o naszej zabawie. Niech nam tam kawału nie zrobią. Dobrze. Antek, daj no. Igłę z nitką. No. Ale długo przyszywasz ten jeden guzik. Ty prędzej przyszyjesz. Ja? Wszystkie guziki, jakie masz, przyszyję w ciągu 2 minut. Jaki szybkościowie. Ile minut? 2. Wszystkie moje guziki? Tak. Głupstwa gadasz. Nie wierzysz? Możemy się założyć. W ciągu 2 minut przyszyję wszystkie twoje guziki. O 2 bilety do kina. A jak nie przyszyjesz, przegrywasz 2 bilety do kina, tak? Tak. Dobra. Chłopcy, pomóżcie obcinać. Dawaj. Daj nożyczki. Zobaczymy. 2 minuty. Ani sekundy dłużej. Już? Masz. Przyszywaj. Który patrzy na zegarek? Ja. Dwie minuty. Zobaczymy. No, ja już jestem gotów. No chodźcie, zobaczymy, co potrafi. Dobra. Zaczynamy. Uwaga. Start! Skocz się po noszek, który... No i z wychorego zawieziemy. Uwaga, mija 30 sekund. I ty w 2 minuty chcesz to wszystko przyszyć? Zobaczymy, zobaczymy. Antek, jaki czas? Uwaga, uwaga, stop! Ani jednego. Dawaj bilety.
trudno. Myślałem, że potrafię. Masz dwa bilety. Widzisz, i po co się chwaliłeś? Co ci z tego przyszło? Nic. Kiedyś to świetnie robiłem. Jak ci ktoś pomagał. No, koledzy, posprzątać manatki i koniec tą zabawą. Już zaraz wyjeżdżamy. A co ty tutaj jeszcze robisz? A która godzina? No za 15:15. Ty się pośpiesz. Czołem koleżanki, co za miłe spotkanie. Koleżanka może na kajaki? To może razem, ja świetnie wiosłuję. Nie, dziękuję. Umówiłam się na kajaki z kolegą Tomkiem. Z Tomkiem? Przecież Tomek poszedł do kina, sam dałem mu bilet. Niemożliwe, umówił się ze mną na 4:00. No a teraz która jest? 4:30, tak? Od pół godziny siedzi już w kinie. Więc, koleżanko, proszę, kajaki czekają. Do widzenia. Co się stało? Więc z naszej przejażdżki nici? Nie, dziękuję. Wracam do obozu. Do widzenia. Proszę to oddać Tomkowi i proszę mu powiedzieć, albo nie, nie trzeba mu nic mówić, to jego własność. Koleżanka tańczy. Zdaje się, że będziemy mieli jakiś stolik. Gniewasz się, Hani, na mnie? Ja? Skądże? Przez cały wieczór włóczysz się, ja ci chciałam wytłumaczyć, nie dlaczego... Nie potrzebujesz mi tłumaczyć. Chciałam ci wytłumaczyć, dlaczego się spóźniłem w ten czas na kajaki. Wiem, weź w kinie. W jakim kinie? Może powiesz, że nie? Nie rozumiem. No, o, Tomek. Ojej! Przepraszam. Daj tu chusteczkę. Skąd to masz? Mam. Zresztą, co mnie to wszystko obchodzi. To wasza sprawa. Czyś mi go podarowała? Nie, po prostu dałam, żeby tobie oddał. Kiedy to było? No nie wiesz, ten czas jak byłeś w kinie. I on wtedy przyszedł na kajaki, tak? Tak. Nie rozumiem, czemu tobie nie oddał. Pogadać. Akurat teraz? Czyż widzisz, że tańczę? Boisz się?
Przepraszam bardzo. Słucham, o co ci chodzi? Masz odwołać to wszystko, coś powiedział. Tu publicznie? Proszę cię bardzo. Nie, nie tu. Chodź do hali. Nie, ja wolę tu. Będzie świetna zabawa. Niech się wszyscy dowiedzą o romansie junaka Tomasza Wojdy i koleżanki. Co to? Co wy? Zdaje się, że ten Wojda znowu coś nabroił. Pijatyka na zabawie junackiej? No chyba wszyscy widzieli, że on na mnie napadł. O tym będziemy mówić gdzie indziej. A o co wam poszło? Zasłużył sobie na to. Czym? To moja sprawa. Nie, to nasza sprawa. My wszyscy odpowiadamy za postępek jednego z nas. Tak jak człowiek odpowiada za to, co robi jego rękę. Pytam jeszcze raz. O co wam poszło? Upór junaka Spojdy utrudnia odpowiedzialną pracę naszego sądu. Junak Spojda szkodzi nie tylko sobie, ale i nam wszystkim. Junak Spojda nie chce tego zrozumieć. Całość na moją komendę, baczność! Rozkaz dzienny numer 35. Spocznij. Junacki Sąd Koleżeński po dokładnym i bezstronnym zbadaniu sprawy uznał winę Tomasza Spojdy za udowodnioną. Wobec powyższego Junacki Sąd Koleżeński postanawia wykluczyć Tomasza Spojdę z życia społeczeństwa junackiego na okres jednego tygodnia i zawiesić w lotach do odwołania. Słuchaj, Jurek, chciałem ci coś powiedzieć. Nie wolno mi z tobą rozmawiać. Co on chciał od ciebie? Żal mi, Tomka. Taki tydzień odosobnienia to nic przyjemnego. Trudno. Ja go tak samo lubię, jak i ty. Ale dla jego dobra trzeba go było ukarać. Rozumiem. Jedno mnie tylko boli, że my zetępowcy za mało pracowaliśmy, żeby Tomka mocniej podciągnąć. Masz rację, musimy to odrobić. Dowiedziałem się, że to ty masz lecieć na tym junaku. Tak jest, panie inżynierze. Słuchaj, chłopcze. Znam twoich rodziców i wiesz, jak jestem ci życzliwy. Wiem, panie inżynierze. Bo junak to niebezpieczny eksperyment. Staraj się, jak możesz wywinąć z tego lotu. Kiedy ja się nie boję. Widziałem, jak leciał inżynier Góra. To niczego nie dowodzi. Ja się na tym lepiej znam. Zastanów się dobrze nad tym, co ci powiedziałem. Ostrzegam cię. Nie leć. Siadaj. A jak tam, gotowe? Gotowe! Uważaj, maszyna jest bardzo czuła, więc spokojnie i bez brawury. W chmurach będziesz miał lot bez widoczności. O, taka chmura to egzamin dla pilota, egzamin dla maszyny. Pamiętaj, uważaj na przyrządy. Zakładaj kliny! Sprawdzić przyrządy, skrętomierz. Nie działa. Sprawdzić bateryjkę. Nie ciągnie. Dać nową baterię. Nową baterijkę, szybko! Baterijkę biegiem. Bez baterijkę. Uwaga, startujemy. Pilot. Pilot gotów? Co mu się stało? Pilot gotów? Nie, nie gotów. Co z tobą? Proszę mnie zwolnić. Nie mogę dzisiaj startować.
Źle się czujesz? Inżynierze, niech pan weźmie wóz i odwiezie chłopca do lekarza. Tak jest, panie komendancie. Jak myślicie, kogo dać na miejsce Wichniewskiego? Jest taki, do którego mam mimo wszystko duże zaufanie. Wiem. Nakładaj! Startujemy. Pilot. Gotów. Ogon. Gotów. Liny. Gotów. Zaciągaj. Biegiem. Uwaga na przyrządy. Meldujcie przebieg. Na skrętomierz. Halo, to Junak! Halo, to Junak! Bardzo mnie wpięta w siodełku! Bardzo mnie wpięta w Słyszysz mnie? Spojda! Odpowiadaj! Spojda! Łączność przerwana. Nie mówiłem? Eksperyment nowoczesnego samouka. Panie inżynierze, wie pan, kiedy zakładałem bateryjkę, byłem na pół przytomny. Może to ja? Czekaj. Jak pojadasz? Siadaj. Tak. Miałeś rację. Bateryjka odwrotnie zalączona. To było przyczyną katastrofy. Więc to znaczy, że ja... że to przeze mnie. I co teraz będzie? Czekaj. Co pan robi, panie inżynierze? Ustawiłem bateryjkę jak należy, żeby ciebie uchronić od odpowiedzialności za katastrofę, rozumiesz? Tak, ale... Robię to nie tylko dla ciebie, ale dla twojego ojca. Pamiętaj ani słowa o tym, żeśmy tu byli. Chodźmy. Musimy wstrzymać seryjną produkcję Junaka aż do czasu wyjaśnienia przyczyny wypadku.
tam, komendancie, po mojemu to nie było błędu. Ani u mnie, ani u inżyniera Guracza. A jeżeli był błąd, no to chyba dlatego, że pilot nie mógł sobie dać rady. Nie, nie, pilot nie ponosi najmniejszej winy. Rozmawiałem z nim po wypadku. W tym wszystkim tkwi jakaś zagadka, której trudno. Ja zrozumieć nie umiem. Ja nic nie rozumiem. Tak samo jak i wy. Wszystko było dobrze. Maszynę miałem o czubkach palców. Wszystko było świetnie aż do chwili, kiedy wszedłem w chmurę. Nagle czuję, zaczyna mnie coś gniatać w siodełko. Leżałeś na skrzydle? Tak, na lewym. Tak pokazywał skrętomierz. Zacząłem wyrównywać w prawo. Jeszcze i jeszcze, ale nic nie pomaga. Gniecie coraz mocniej. Myślę, co robić. Było już za późno. Usłyszałem trzask, patrzę na skrzydło. Odleciał. Czekajcie, zaraz. Pamiętacie, jak nam Guracz kiedyś tłumaczył? Co? A może założyłeś baterijkę odwrotnie, plus na minus? Bzdura. Przede wszystkim on nie zakładał bateryki, a Ryszard. A po drugie, komisja stwierdziła, że bateryka była w porządku. No więc co, cudów nie ma. Coś tu jednak było, nie? To jasne, ale co? Taki mądry to ja nie jestem, żebym wiedział, co było. Ale wiem, co jest. Wszyscy leżymy. I to nie na skrzydle, ale na obu łopatkach. Nie będzie jednak. Widzieliście Guracza? Nie ten człowiek. Dziwne, co? Cała jego praca tyle lat poszło na marne. A może to jego wina? Może to jakiś błąd konstrukcyjny? Może to ja coś? Dokąd idziesz? Do komendanta. Czy koledzy znowu zrobili ci jakąś krzywdę? Nie. A co się stało, że aż do komendanta? Wichniewski, napowie, co się stało. To pan wszystko narobił. To przez pana się stało. Przez tę bateryjkę. Cicho, oszalałeś? Wiesz dobrze, dlaczego to zrobiłem? Żeby cię wyratować. Nieprawda! Pan kłamie! Pan chodziło o Guracza, żeby go zniszczyć. Żeby postawić na swoim. Cicho, oszalałeś? Wtedy inżynier Studziński przestawił bateryjkę. Szkoda, że ukrywałeś to tak długo. Zrobiłeś dużą krzywdę wielu ludziom w naszej sprawie. Ja już to zrozumiałem, panie komendancie. Proszę. Pan mnie wzywał, panie komendancie? Tak jest. Teraz idź. Powrócimy jeszcze do tej sprawy. Słucham pana, panie komendancie? Tak. Myślę, że niedużo mamy sobie już do powiedzenia. Naturalnie, o ile pan nie zechce zaprzeczać faktom. Przestawił pan bateryjkę. Tak. Dlaczego pan to zrobił? Po prostu chciałem ratować chłopca. A w ogóle cała sprawa wymaga wyjaśnienia, właśnie chciałem... Zbyteczne. Wyjaśnienie będzie pan składał gdzie indziej. Panie komendancie, więc pan sądzi... Sądzić będzie pana również kto inny. Tylko tyle mogę panu powiedzieć na nasze pożegnanie. No i koniec naszego dramatu, inżynierze. Dużą krzywdę zrobił nam ten człowiek, no ale uderzmy się w piersi. Niemało w tym i naszej winy. Brak czujności. Właśnie. Znaliśmy Studzińskiego, jego zapatrywania, ale ceniliśmy w nim fachowca. No i wydawał nam się nieszkodliwy, bo był tylko obojętny wobec tego, co budujemy. No i widzicie, komendancie, okazuje się jednak, że od takiej obojętności do działania i szkodnictwa to tylko krok. O, przekonaliśmy się o tym na własnej skórze. No, a co z Wiśniewskim? Sądzę, że to nie jest stracona pozycja. Warto i trzeba nad nim popracować. Nasi chłopcy to zrobią. I zrobią to dobrze, inżynierze. Jestem spokojny. Nie mam serca już do tych gratów. Zaczekaj, niedługo będziemy mieli pełne ręce junaków. Już się w naszych warsztatach gotuje. Co się martwisz? Zawsze mówiłem, wszystko dobre, co dobrze się kończy. Co się kończy? Przecież dopiero się zaczyna. Za miesiąc stajemy do zawodu. Nie o to chodzi, przepraszam cię bardzo. Za co przepraszasz? Przecież ja się wcale nie obraziłem. Co się dzieje? Co mam tak wesoło? A co, martwić się mamy? Myślę, że tak. Dlaczego? A co jest? Byłem w warsztatach.
nie zdążą zrobić pierwszej serii junaków na nasze zawody. Dlaczego? Co się znowu stało? Prosta sprawa. Warsztaty stały bezczynnie kupę czasu i stąd cała tragedia. Zawody bez junaka to doprawdy tragedia. Owa, od razu tragedia. Trzeba się na głowie postawić, a junaki muszą latać na zawodach. Ach, mądrość, muszą latać. A skąd je weźmiesz? Zrobisz je? A może i zrobię. Jeśli on pomoże. I on, i on, i on, i on. To co, może nie zrobimy? Ostatnia konferencja zawodów szybowcowych. Będzie to wyścig, w którym wezmą udział wszystkie typy szybowców wyczynowych. Wyścig decydujący. Uwaga, uwaga! Przygotowania do startu ukończone. Wszystkie szybowce czekają na znak rozpoczęcia zawodów. Wśród nich faworyt naszych zawodów – junak. Podziwialiśmy go już dzisiaj w innych konkurencjach. Wykazał nieprzeciętne zalety, szczególnie w popisach akrobatycznych. Tym razem do wyścigu poprowadzi junaka następny z naszych pilotów Tomasz Swojda. Jest najmłodszy ze wszystkich zawodników, ale mimo młodego wieku, przepraszam, proszę Państwa, uwaga, start! Jeden po drugim startują szybowce. Teraz właśnie w tej chwili, proszę Państwa, wbił się w powietrze junak z Tomaszem Swojdą. Ślicznie, pięknie! Proszę Państwa, za kilka minut szybowce znikną nam z oczu. Staną się widoczne dla innych punktów obserwacyjnych, które będą nam nadsyłały meldunki o przebiegu wyścigu. Te meldunki będziemy Państwu podawać. Ale, ale uwaga! Z meldunków, które otrzymaliśmy przed chwilą, wynika, że na czoło wysunęło się pięć szybowców. Między innymi rozegra się walka o pierwsze miejsce. Proszę Państwa, zaraz, chwileczkę jeszcze sprawdzimy. Niestety, proszę Państwa, zgadza się. Wśród tych pięciu lecących w czołówce szybowców nie ma junaka. Coś się musiało chyba stać. Niestety, prowadzca, niestety. Są zępy, są muchy, ale junaka między nimi, prowadzca, nie ma. Chwileczkę. Właśnie w tej chwili otrzymaliśmy meldunek i okazuje się, że junak leci w odległości aż pół kilometru za czołówką. Bardzo niedobrze. Lub nie wiadomo, bo jak się okazuje, junak ma ogromną przewagę wysokości i to ma kolosalne znaczenie, jeżeli oczywiście Tomasz Swojda potrafi wykorzystać swoją pozycję. Proszę Państwa, zaczyna się końcowy etap walki. Tak, tak, to było do przewidzenia, proszę Państwa. Junak wykorzystuje, proszę Państwa, swoją przewagę wysokości i zdobywając szybkość. Chłopak wspaniale sobie, proszę Państwa, ten bieg taktycznie rozwiązał. Zwyciężył nie tylko szybowiec Juna, nie tylko Tomasz Swojda, ale zwyciężyła nowoczesna myśl konstruktorska, zwyciężył nowy styl pracy i stosunek ludzi do dzieci.